Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem w Lublinie. Moją gościnią jest Iza Lutek, mama trzech córek. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Jak trafiłaś do Helen Doron? Proste pytanie. Generalnie od początku, ja mówię w języku angielskim i niemieckim, w dwóch językach, i od początku wiedziałam, że moje dzieci muszą mówić w języku angielskim, bo to jest niezbędne, jeśli chodzi o przyszłość, w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Akurat wtedy pierwsze dziecko moje się urodziło w 2004 roku i wiedziałam, że muszę znaleźć taką szkołę, w której dzieci mogą się uczyć od początku właściwie urodzenia. Nie było dużo takich szkół na rynku i wtedy okazało się, że te Helen Doron jest jedną z nich, która oferuje taką możliwość. Moje dzieci zaczęły chodzić na zajęcia od trzeciego roku życia i to się bardzo, bardzo sprawdziło. Moja najstarsza córka ma obecnie 18 lat, druga 14, a najmłodsza 4. I po tych doświadczeniach zauważyłam, że przez to, że dzieci się uczą od początku, zaczynają myśleć po angielsku, zaczynają mówić i staje się ten język dla nich obecny w całym życiu. I w momencie, kiedy ja też pracuję w języku angielskim, bo jestem dyrektorem dużej korporacji, takiej globalnej, muszę używać tego języka i nawet często jest tak, że moje dzieci zwracają mi uwagę, że popełniam jakieś błędy, więc jestem z tego powodu też bardzo dumna, że one cały czas są lepsze ode mnie po prostu i dlatego warto. Jaką widzisz różnicę z perspektywy czasu w swojej znajomości angielskiego i znajomości angielskiego swoich córek? Generalnie, wracając do mojego jakiegoś tam doświadczenia, ja zaczęłam się uczyć w 6 klasie szkoły podstawowej, ale to był ewenement. Ja pamiętam, jak prosiłam moją mamę, żeby mi dała pieniądze na pierwsze lekcje z taką panią, która generalnie, jak przypomnę sobie, to naprawdę znała odmianę to be, to have i właściwie dużo rzeczy nie potrafiła. Była przez chwilę w Anglii, jakoś jej się to udało, ale bardzo chciałam się uczyć. Natomiast ja firsta zdawałam pod koniec szkoły średniej, a advanced na studiach. Różnica jest taka, że moja córka po Helen Doron zdała firsta w 7 klasie, najstarsza. Druga ta zdaje w 8, ale ona rok wcześniej poszła do szkoły, czyli wiekowo jest w tym samym wieku. A advanced ta moja zdała w 1 klasie szkoły średniej z wynikiem A, tak? Generalnie to jest przepaść, tak? To po prostu styl nauczania mój i podejście do języka angielskiego, a ich, no to jest po prostu coś innego. One po prostu myślą po angielsku, używają takich słów, których ja do tej pory nawet nie znałam albo nie pamiętałam i na pewno mój mózg nie był ustawiony całkowicie na taki angielski, natomiast one mówią naprawdę, naprawdę super, więc to jest inny w ogóle styl nauki. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moją gościnią jest Iza Lutek, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. To jest Angielski z przyszłością, rozmowy Helen Doron English. Moją gościnią jest Iza Lutek. Rozmawiamy o praktycznym używaniu języka angielskiego. Powiedziałaś, że pracujesz w korporacji. Jak zmienił się w tej perspektywie zapotrzebowanie na angielski wśród pracodawców obecnie? Generalnie angielski to jest w tym momencie podstawa. Ja też w związku z tym, że jestem dyrektorem, ale często bardzo długo brałam udział w rekrutacjach i biorę udział w rekrutacjach na stanowiska takie kluczowe. Więc ten język angielski to jest po pierwsze, cała rozmowa jest w języku angielskim. Drugi, często jest drugi język bardzo potrzebny, czy niemiecki, hiszpański, portugalski czy włoski. Więc na pewno język angielski to jest tylko jakaś podstawa. Mam dużo, jak przychodzą do mnie kandydaci na rozmowę, to w wieku na przykład 20 paru lat i mówią 4 językami. To jest naprawdę, jestem pełna podziwu i widzę, że to jest przyszłość o takich kandydatów i takich pracowników z wieloma językami, tak? Więc co jeszcze widzę, że na pewno jeżeli ktoś zaczyna uczyć języka angielskiego na samym początku, otwierają mu się takie możliwości na uczenie się innych bardzo łatwo. Przykład jest właśnie mój brat, który bardzo wcześnie zaczął się uczyć języka angielskiego, później uczył się języka niemieckiego, a teraz mówi jeszcze w portugalskim i hiszpańskim. Skończył prawo i właściwie każda kancelaria jest otwarta na zatrudnienie go i ma naprawdę wspaniałe możliwości. I to samo widzę po moich córkach, które oprócz języka angielskiego znają niemiecki już na poziomie C1, C2 i zaczynają się uczyć języka trzeciego. Ja mówię tylko po angielsku, trochę po niemiecku i trochę po rosyjsku, ale to dlatego, że ja ciągle po prostu nad tym wszystkim pracuję i mi jest ciężko nauczyć się tych języków tak, jak moim dzieciom, więc to jest całkowicie co innego.
Czy to, że on, te dzieci twoje i siostry uczyły się wcześniej, mając lat 5-6, czy to miał wpływ na ich znajomość języka angielskiego? Na pewno. To w ogóle ja uważam, że jeżeli chcemy poważnie podejść do wykształcenia umiejętności językowych naszych dzieci, powinniśmy zacząć jak najwcześniej i nawet, tak jak ja mówiłam, nawet ja zaczęłam z moimi dziećmi od 3 roku życia, ale są te przecież w Hellendoron możliwości już nawet uczenia się dwulatków, jednorocznych dzieci, więc też zachęcam do takiej opcji, bo uważam, że im wcześniej zaczniemy, tym bardziej będziemy myśleć w tym języku. Wychowanie dziecka dwujęzycznego przynosi ogromną satysfakcję, ale czy każda rodzina może takie dziecko wychowywać? O tym opowie Sylwia Godlewska. Jeśli tylko czuję, że jest na siłach, to może i powinien. Efekty tej pracy są zniewalające i przynosi to ogromną satysfakcję. Także rodzicu, jeśli czujesz, że twój język angielski jest na wystarczającym poziomie, to zachęcam, aby dziecko zanurzyć w języku angielskim i dać mu szansę na dwujęzyczność. Wydaje mi się, nawet jestem pewna, że metoda Hellendoron właśnie bazuje na rozwiązaniach dwujęzycznego wychowania. Zaczynając od tego, że nasze lekcje odbywają się w 100% w języku angielskim. A to jest podstawa dla wychowania dwujęzycznego, czyli maksymalizujemy kontakt z tym językiem. Ponadto, oprócz tego, że zajęcia są prowadzone w języku angielskim, to metoda wymaga codziennego kontaktu z tym językiem poprzez słuchanie nagrań, ale oferujemy także filmy, magiczne książeczki, które ożywają dla starszych dzieci, aplikacje, gry. Także ten codzienny kontakt z językiem angielskim jest tutaj realizowany. No i poza tym imersja. Imersja, czyli zanurzenie w języku angielskim. Nasze lekcje odbywają się według ściśle określonych scenariuszy, ale co ważniejsze, nasze lekcje imitują codzienne sytuacje, z którymi dzieci się spotykają. Czyli na przykład, jeśli mówimy o deszczu, to na naszych lekcjach naprawdę pada deszcz, naprawdę my się moczymy. Naprawdę mamy parasolki, mamy płaszcze, także dzieci zanurzamy w danym kontekście zarówno no właśnie sytuacyjnym, jak i językowym. Językowym, czyli w języku angielskim. O dzieciach dwujęzycznych i metodzie Hellendoron opowiadała Sylwia Godlewska, a ty słuchasz podcastu Angielski z przeszłością, rozmowy Hellendoron English. Moją gościnią jest Iza Lutek. Jakie jest twoje zdanie na temat dwujęzycznych dzieci? To da się zrobić? Oczywiście. Wszystko jest możliwe. Przy tej metodzie naprawdę można to w bardzo krótkim czasie osiągnąć. Dzieci bardzo chętnie się uczą, słuchając, bawiąc się z językiem. A najważniejsze w tym wszystkim chyba jest to, że mimo tego, że spotykamy się tylko na przykład raz w tygodniu, ale codziennie powinniśmy parę razy słuchać te nagrania, słówka, które gdzieś tam lecą razem z piosenką, innymi metodami, więc ja uważam, że to jest bardzo, bardzo łatwo osiągnąć dzięki metodzie Hellendoron. No ale tak, jesteś mamą 3 córek, jaka jest logistyka takiego słuchania? No bo każdej trzeba puścić, każda coś innego w danym momencie. Generalnie wiadomo, ja mam taką przewagę, że już wiadomo, jedna córka ma 18 lat, druga 14, one robią to same. Natomiast najmłodszej, no to niestety, ja mam to w samochodzie, płytki w samochodzie, znaczy w tej chwili już nie mam płytek, tylko są to na moim telefonie, są te wszystkie nagrania, więc przez zestaw głośno mówiący puszczam to przez media i dzieci to jadąc do przedszkola, wracając z przedszkola, a też jeszcze mam na telefonie, że ona często sama sobie bawiąc się włącza i wie, że po prostu ma takie przyzwyczajenie, żeby słuchać. I naprawdę, świetnie śpiewa, chociaż ma te 4 czy 3 lata, zawsze po prostu te piosenki bardzo dobrze zna, bardzo one wpadają szybko w ucho, są bardzo takie rytmiczne i śpiewamy razem, więc to jest bardzo proste do ogarnięcia. Dlaczego metoda Hellendoron? Bo wszystko jest bardzo proste, logiczne, metodycznie świetnie przygotowane, tak stworzone, że w każdym wieku dziecko znajduje to, co w danym momencie powinno się nauczyć. I zawiera wszystkie metody, które w danym wieku dzieci lubią. Nawiązując do tego, co pani tutaj Sylwia powiedziała, że naprawdę w tym podczas lekcji języka angielskiego metodą Hellendoron te dzieci naprawdę na żywo czują wszystkie elementy tego języka, tak? Czy zanurzamy się w deszczu, czy jemy owoce, czy pijemy soki, mleko i tak dalej, więc te dzieci na żywo poznają, a nie przez jakąś tam książeczkę, która jest trudna do zrozumienia. Czy w takim razie ta nauka jest nudna dla dzieci?
Nie, wydaje mi się, że nie. Dzieci bardzo, moje dzieci wszystkie chętnie chodziły na te zajęcia. Uważały, że one są bardzo ciekawe, czekały na te zajęcia. Wiadomo, w wieku może jak już były troszeczkę nastolatkami, zawsze ten wiek jest taki trochę, że stają się trochę bardziej uparte, wymuszają. Momentami miały takie, może nie z niezniechęcenie, ale coś takiego, że myślały, że ta metoda momentami jest trochę taka, może być trochę za dziecinna dla nich, ale bardzo szybko zauważyły, że każdy etap nauki w metodą Helen-Doron jest właściwa dla ich wieku i dlatego skończyły cały proces, na przykład mówię o najstarszej mojej córce Zosi, która ma 18 lat, która zdała egzamin advance i de facto mówi po angielsku na co dzień. Dobrze, dziękuję bardzo. Moją gościnią była Iza Lutek. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do słuchania następnych naszych rozmów. To był podcast Angielski z przyszłością, a teraz zapraszam do wysłuchania piosenki. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change.